Rozpoczynamy grę! Tak, to jest Among, którego pół roku Amogus, tak, pół roku. No właśnie, nie było pół roku. Jak to się... Nie było go pół miesiąca, to już odpowiednio długo. Nie było cały rok, nowy rok przypominam. Tak, właśnie mamy nowy rok, nie było rok, no i łatwo. Witajcie w 2024. Nie, no minął rok od ostatniego Amonga, nie wiem o co wam chodzi. Gramy. Mogę się o coś zapytać, bo czegoś nie wiem. Nie, już nie możesz, za późno. No ale ja nie wiem co to. I jeszcze mam lagi. To sobie przeczytaj. Dobra. Lecimy w takim razie. Transporter. Doszła oczywiście w tym czasie, kiedy nie graliśmy, nowa klasa, która nazywa się Bomber. Która powoduje, że podstawiamy komuś bombkę i po 5 sekundach ona wybucha i zabija wszystkich w promieniu tam 0,25 metra, czyli trzeba określić się na kimś stać i wtedy wybuchają te dwie osoby. Ogólnie Bomber jest, wydaje się, bardzo fajną, mocną rolą, jeśli chodzi o właśnie jakieś światła. Pójdźmy sobie Karigonę za Rezę, może wtypnijmy. Więc myślę, że będzie, no, ciekawie. Jest jeszcze jedna klasa, której jeszcze nie dodaliśmy, ale będziemy dodawać w przyszłości. Imitator się nazywa. Czyli, że może imitować osobę, która zmarła po prostu. O. Oh. Że może przejąć rolę na jedną rundę tej osoby. Wow. Pierwszy zgon w 2024 należy do mnie. No, pierwszy kill. Jest jakaś taka rola, co mnie teleportuje, rozumiem, tak? No jest taka rola, no. Dobra, ogólnie tak, znalazłem ciało Delveksa na wyjściu ze specimena od strony admina. A czyli jest w tym przejściu. On zginął przed chwilą, bo ja biegłem na... No to ktoś, kto jest aktualnie w śluzie albo w adminie, jest winny tego killa. Ktoś, kto wychodził ze specimena. W międzyczasie tylko szybkie pytanko, zanim atomówka zapomnie. Atomówka, robiłeś lodzika, nie? No. I kto się przy tobie pojawił? Hubi. Kto? Co? Hubi, no bo jakby ja byłem przy tobie i mnie teleportnęło. Zamieniło cię z Hubi. Ja byłem AFK w tym, w labie, bo na Wixy koligację ustawiałem. No bo mi ścinało się, a ja stałem na respie. Właśnie, koligację ale można było zmienić. No. Nie, tak w ogóle Karigona, gdzie ty masz te brwi? Chciało ci nie je. Nie moje brwi, to no ja widziałem, jak to wąsy, no. Dobra. Kiedy ja do śluzy z waszym GBM? Ja rozumiem, że my się nienawidzimy, ale nie poszłem do śluzy. Czemu ja zabiłem? Do laba, bo Delvek zginął niedawno. No dobra, niedawno, ale... No dobra, ale nie aż tak świeży. Nie no, był to świeży, bo ja biegałem... No dobra, no to dlatego mówię, że osoba, która jest aktualnie... Jeśli to jest świeży kill, no to osoba, która jest albo w adminie, albo w dolnej śluzie, jest winna. No to Quick tam był. No nie byłem Quick nigdy w dolnej śluzie, teraz się z Arezem miałem. Że Quicka? Z Arezem się teraz na przykład tak, miałem przy Storage'u. No nie było mnie tam. Więc GBN no, ja rozumiem GBN, że ty... GBN zawsze ma rację. Ja widziałem, jak on wchodzi, bo w labie był. Ale ogólnie druga sprawa, tak, że on też mógł bombkę dostać, bo pamiętajcie, że 100% na Bombera. A mógł dostać ale jakąś... Ale Quick, no Quick rzucał żarty o bombach, to pewnie dobra, on bombi. Ty masz jakąś rolę, żeby wyrzucić, pierdol się. Nie, no ja to skipuję, jest jeszcze za wcześnie, żeby wyrzucać jak dla mnie. Dobra, tylko Delvek umarł. Nic nowego. Jak coś to jest atomówka Clip. Ale on jest pizzą, nie, no. Śmierć Delveksa to jest zawsze okazja, że pizza wyrzucić. Pizza została zjedzona, skonsumowana. No nie wierzę, że to się stało. Wow, pierwszy skip w tym roku. No, wszystko pierwszy raz w tym roku. Niemożliwe. Ach, dobra. Lecimy w takim razie robić kolejne taski. No i co? No będę się starał robić teraz... Oj, lag. Bugowało się. Będę się starał daily robić z tego Amonga. Zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. No, pewnie niektórzy będą mówić, o, czemu tak szybko wróciliście? Miało być dłuższa przerwa. Ludzie się na nagrywki na nic nie zbierają, więc gramy w Amonga po prostu. No, sytuacja mnie, widzowie, do tego zmusiła, chociaż ja bardzo też tęskniłem za Amongiem, żeby wrócić do tego Amonga, do umierania, randomowo też. O, dobra, ktoś jest tym, ktoś jest medium. Ubi mnie zabił. Tylko muszę znaleźć, a nie, ktoś dał tego. Dobra, czekaj. Może skuma. Mnie! Ale Beka! Muszę coś powiedzieć! Zostałem skrzeszony przez Quicka,
chyba. O, był altruistą. W ogóle zostałem skrzeszony, czy to przez Kietka, przez chyba Kietka, bo Kietka nie pokazało. No. I... A kto się zabił? Zabił mnie Kubi. Dobra, to się zgadza. Tak, to się zgadza. Widziałem. No. To prawda, mogę potwierdzić. Tak, tak. A, ale no to może być Kubi z pierwszej rundy, bo on się ze mną miejscami zamienił. A, no właśnie. Ej, słuchajcie, Karygoda jest drugim, ale nie powiem wam czego. Okej, no ale Quick był na pewno i Kubi jest drugim, no proste. No nie no, ogólnie Areza jest w 100% czysta, też chciałbym zaznaczyć. Dlaczego no nie wiem, ja go sobie na chyba. To nie ja, to Karygoda. No bo ona pewnie jest loversem z Kubim i umrze, jak go zabijemy. Nie, ja nie umrę. Ja wbiegłem teraz do meda. I miksówka była za tą mówką. Miksówka za tę mówką. Miałeś miksówka za tę mówką byli w jednym miejscu, no. Nie wiem na jakiej podstawie ona mnie teraz oskarża. Jak cię wygłosujemy na następne spotkanie, to dobra, powiem, wygłosować cię Hubiówkę i później miksówkę, żeby nam najlepszą atomówką. Truro! No, nieźle. Wszystkie ówki trzeba wyrazić. Piękna sprawa. No dobra, lecimy do weaponsów. O, jest Haunter. No dobra, wracając. O, troszkę mi przerwali, nie powiem, że nie. Ale ogólnie to tak. No wróciliśmy sobie do tego Amogusa, bo no ciężko było rzeczywiście z osobami na inne gierki. Ale też inne gry prawdopodobnie, no też będą się z tym Amogiem przeplatać. Zobaczymy, jak się uda rzeczywiście utrzymać to daily z Amogusa. Ale myślę, że będę się starał tego Amogusa no, robić tak w miarę regularnie. No i tyle z rzeczy, które chciałem powiedzieć. Bo jest jeszcze... A dobra, może o tym nie będę wspominał. Dobra, więc tak. Atomówka z Karygodą. Ajajajajaj. Co? Tajemniczy nie żyje? Atomówka była przy wejściu do elektryka, w sensie to nie do wejścia na tych drzwiach. To nie Ares, Ares jest czysty. Wkładałeś tym razem, nie? I Karygoda musi zagłosować. Jest na wejściu do elektryka. W sensie po prawo na drzwiach. Albo GBN, albo Karygoda. Karygoda zagłosuj. Ja ci powiem, że GBN właśnie biegł do elektryka. Karygoda, zagłosuj. Jak ja wchodziłem do elektryka, to tajemniczy jakby wychodził i szedł do góry, to ja nie wiem, co się z nim stało. Dobra, poczekajcie, ja mam takie pytanie. Gdzie mówisz AB, że kill? Jest na wejściu do elektryka po prawej stronie. W sensie, że prawe wejście. Dobra, no. Ja naprawiałem prawy reaktor. Dobra. Czy ktoś potwierdza, że naprawiał prawy reaktor? Czyli ja naprawiłem prawy reaktor i przebiegłem do lewego reaktora i tam był dwie osoby się ze mną mijały. Karygoda. No, ja i tajemniczy. To nie ma sensu. I tajemniczy pobiegł w stronę laba właśnie. Ja chyba tepnąłem ATM-a, nie? Daj skipa. No, ja ATM-a tepnąłem. No, ale z jakiej racji, skoro nie mam na to... Bo chcę powiedzieć coś! No to mów. Nie, bo ci nie wierzę, bo jak ja powiem, no kim jestem... No dobra, to ja zagłosuję na losową osobę, bo ty mi kurwa nie dobra. Wierzysz. No dobra, no to Karygoda się świecił na czerwono, ale nie powiem z jakiej roli. Świecił jakiej na czerwono. Jakiej roli potrafią świecić na czerwono? Ale tutaj tak nie teraz. Ma Syra. No kurwa, jest... to tylko jedna? Detektyw. Kurwa. No jest tylko detektyw. No, no nie, i nie wiem, w sensie całe te lobby ma jakąś... Dobra, to jednak głosuję już, kurwa. Ale dobra, ja muszę też powiedzieć, bo mogę umrzeć, nie? Ale nie wiem, AB ma jakąś demencję, bo ja jestem Sirem, więc ewidentnie Sir jest. A, Sir jest, ale on działa inaczej. W sensie Sir może być, ale on działa inaczej. Na ludzi. No ja... Na przykład ja Quicka ich ubiegam ja na czerwono, dlatego ich tak puszczono. Dobra, czyli to ten. Ja... Bo ja, mi się szmony popierdoliły, dobrze? To jest ten normalny Sir. A Karygoda wtedy wchodził do laba i sobie go sprawdziłam. I się nie no, wchodził. Dobra, ogólnie tak, ja tepnąłem ATM-a z kimś i tak naprawdę to ciało nie było na wejściu do elektryka. W sensie było, ale po tepnięciu. Z nim pamiętam, z kim go tepnąłem. Chyba z Karygodą go tepnąłem, więc ogólnie ja nie wiem, no, czy... Mnie tepnąłeś spod tego, po lewej stronie, spod... kurwa. Nie jestem impostorem, jesteście głupki, ale mnie tepnął spod lewego no, reaktora. No. Aha. A, ok. Impostora to ty zabiłeś. Karygoda, ja mam... No! 4 kilo, o kurde, no, nie, jezu! Bombiasz. Czemu nie zabiłeś, Karygoda? Dałem ci tarczę.
No. Czemu no, gówno? Ja się nie kalkulowałem, leciałem wszystkich po kolei. Ja no, ja akurat tam nie musiałbym. To niko, nie możesz bomby do niego. Dobra, ja muszę sobie przypomnieć te role, jakie tu były. Dobra, to ja mam szybkie pytanie. Jak się instalowało mody do... O, bogowie! Dobra. Tłumaczył na zapisach. No tak, ja zrobiłem tak i nie działa. A ja zrobiłem tak i działa. A jak ktoś zginie, to niech mu ktoś pomoże po prostu. Po tej rundzie. Pierwsza osoba, która zginie, musi mu pomóc. Tak. Ej, mi wysłał reflinka, którego ja pewnie nie wyszłałeś. Osobie, która dostanie bombera, to jest takie gówno, że to... Czemu? Nie można do nikogo przyczepiać, wybucha po 4 sekundach mniej więcej. Po 5. Czemu nie można przyczepiać? Tragicznie się to ustawia, mama nie ma wcale tak wielkiego range'u i... Trzy razy tajemniczego próbowałem tam nie wysadzić, ma chuj z tym. Czy ty się sam wsadziłeś? Zobaczymy, jak dostanę. Zobaczymy, jak dostanę. O, ty dostanę. Się sam wysadziłeś w jak, Quick? Nie, Karigoda mi jedną. A kogo to Karigoda nie jedną? Aj, taki jest Karigoda właśnie. Dobra, zróbmy taska. Mam nadzieję, że oni to naprawią. Dobra, idźmy, pójdźmy tam. W sumie to jest zajebiste miejsce, żeby teraz trapkę postawić. Tyk. O nie, bo to inaczej teraz działa. Jak to działa? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Czy ta trapka łapie to wszystko tutaj? Co jest? To jest trapka? Co to jest? O bogowie. Co to za dystans tej trapki jest? Przecież ja wszystkie role będę znał po tej rundzie. Muszę to zmniejszyć, bo to jest jakiś dramat. W ogóle zajebiste jest to, że ustawienia mi się zapisały po tym, jak nie graliśmy. No i tak mogłem wczytać ustawienia, jakby się na chmurze zapisały. Zajebista sprawa. Powiem wam. Poczuj mój oddech. O bogowie. Dobra, zobaczmy to. Ale śmierdzi. O bogowie. Jej, drugi raz w o, czyli pierwszy, no to pomagasz mu. O, wow. Ja chcę coś powiedzieć. Ja pizga, mam rolę wszystkich! Mam rolę wszystkich! Tak, znowu. Czemu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 osób, czyli 11. Ale jeden z prawka wygląda. Teraz w trąbę, jak my się nawet nie widzieliśmy. Jak kurwa się nie widzieliśmy? Gdzie niby widzieliśmy? No, jak biegłam z lewego reaktora. Masz obsesję na jego punkcie? No, strasznie. Centralnie nawet z jakiego lewego reaktora, jak ja kurwa prawy kliknąłem. No ale pobiegłeś na lewy. No może być też. Nie, no ja nie wiem, czy powinienem wykorzystywać te informacje, jak to jest tak daleko ustawione. Może być wszystko. Nie ma Jestera. W takim wypadku detektywem raczej nie sprawdziła. Jak też to nie ma Jestera? Czemu nie ma? A tako! Wow. Gdzie jest w ogóle kill znaleziony? No, nie. Kill? Aha, bo ja znalazłem. Nad adminem. Nie ma ani Exe, ani nie ma Jestera, więc. Ale nie psuje. Nad adminem na trzymam jest. Proszę oddać rolę Jestera. No to jest Angel all over again, no. Literalnie ulubiona rola. Dobra, to co, wygłosujemy Karigodę czy Vixa? Nie no, Vixa nie kłamie ogólnie. Ale Karigoda może być neutralką. Czy ona po prostu przebiegając moją rolę sprawdza, to nie trzeba przystać. Tak, nie no, może przebiec. Ale akurat przypadkiem ciebie kliknęłam, a chciałam Kubiego kliknąć. My możemy zagłosować na GBN-a, to jest zawsze jakiś środek. Pod rękę. A co jest? Ej, a tutaj jest Survivor, czy nie? Jest. Jest. A Survivor też na czerwono świeci. Tak, tak. Ogólnie... Iść drugi raz tym tropem, no jakby jak uważacie, no mimo wszystko ja impostorem nie jestem. Nie wiem, czy po prostu to... No raczej to nie jest jej taktyka. Mamy... Teraz, ale... Dobra, możemy to skipnąć, ale mamy Supera i Bombera, jak coś. Ale pamiętajcie, jak kogo? Supera i Bombera. Okej. Okay. Wiesz, Karigoda, gdyby nie mógł, to byś wyleciał. A co, że jest Tiebreaker? Dobra, kto zginął, idzie ze mną na nagrywki 2. No, ale się tego nie wyjaśni raczej, nie? No dobra, Ares. No, Ares poszedł. Ja pierdzielę, ale... Kurde, to ja nie wiedziałem. Ale to... Ja to jest zbyt OP, widzowie, to jest zbyt OP, ja znam rolę każdego. Ale ja nic nie zmieniałem w ogóle w ustawieniach, to jest najlepsze. Ajajaj, Karigouda, zabije mnie jak nic. Wiedziałem, że tak to się skończy. Aaaa, mogę uciekać.
Kurde, dobra, no ale i tak to było za OP, co miałem. To było za dużo po prostu. Czemu jest taki ręcz w ogóle? Słodki te. Ale tańcz sobie, Pepi. Ojejoj. Ktoś ten, GBN. Tak, ja mogę to wyjaśnić, okej? Okay? Ja mogę to wyjaśnić. No, bo kwestia jest taka, że ja sobie idę z weaponsów i widzę jak... Nie, no to było za OP, żeby mi to dawać. Biksówka i muszę to zmienić. Stoją sobie przy tym pachołku. No. I ja sobie stanąłem obok nich. I wtedy nie taka, pracuję. Powiedzmy, duża armia osób zaczęła iść, więc trochę taki panic gaming zrobiłem i włączyłem abilitkę weterana i potem wygrzyszałem. Ale mam dużo rzeczy do roboty w trakcie dnia. Chciała cię sprawdzić. Dobra, to by pasowało, ale i tak bym go wyrzucił. No nie, ja bym wyrzucił Karigodę, bo ona sprawdziła faktycznie Karigodę, skoro teraz chciała sprawdzić GBN-a i ją zabił. Mhm. No dobra, no to wyrzucam. Nie, no ja kulturalnie nabiegałem, no ale jak już... Ale nie wiadomo, czy Karigoda nie jest neutralką. No, siłka jest jedną z nich. Tak, nie jest neutralką dobrą, bo ja jestem neutralką dobrą. A kim jesteś? Tak macie dwóch impostorów. Survivorem jestem. Survivor przypadku nie wygrywa z każdym? Czekaj, co? Survivorem daje sobie tarczę i nie można mnie zabić. A, to było, dobra. Tak. Ja tam zazwyczaj po prostu rzeczy z białkiem biorę, rzadko biorę po prostu białko. Tak po prostu. O, co to jest za hunt? Mogę kogoś huntować? O, traitor. O, dodali to ogólnie, że można followować kogoś. Ale zajebiście, dobrze. No, bo do tego hide and seeka doszło przy okazji to, że w sensie... Dodali to do ogólnego Amonga. Do końca roku w ogóle nowa mapa ma wejść do Amonga, od twórców. Mam nadzieję, że znowu się to nie opóźni. Ale Cox opcja, przynajmniej mogę kogoś followować, nie muszę za nim latać cały czas i mogę sobie spokojnie rozmawiać. Porty walki? Aktualnie nie. Ale może kiedyś. Myślę sobie pójść jeszcze trochę na MMA. Ale no, póki co nie planuję. Ile już jest map? No tyle samo, ile było. No, są 4 mapy, w sensie od twórców są 4 mapy. A razem z tą podwodną jest 5, ale podwodna jest z modów. GBN to i tak ugra pewnie. Po prostu będziemy usuwać trochę osób, będziemy dodawać trochę osób, no. Dobra. Triple King Bomberem? Oła! Trzy kile zrobił? Kurde, potężnie. Trzy kile walnąłeś tym bomberem? O wow! Zrobił double killa, tylko byłem loversem. O, i trzy osoby zabił, tak. Tak, Karigoda się po prostu na mnie uwidział. Kurde. Ja wygrałem łatwo z wami. Tymczasem quick, ale... chujowy ten bomber! Nie no, ale zostaliście ograni na psychice. No bo jak quick sam sobie pod nogi bomby stawiał. Biedny Karigoda pod nogi mi wszedł. Nie no, po prostu się spierdalam o tej wiksy, bo widzę na ekranie, będzie mnie sprawdzać. Ale ogólnie czemu ja tak się zdziwiłem i czemu tak nic nie mówiłem, bo ogólnie Trapper nagle miał jakiś wyjebany ręcz. Miałem na jakieś 5 czy 10 metrów ręcz trapa i miałem rolę każdego! Znałem rolę każdego! Muszę to zmniejszyć. Mnie bardziej zdziwiło to, że nie zostałem wyjebany od razu, jak było ciało pode mną. No, to druga sprawa. No bo GBN był pestilensem i próbowała go sprawdzić. Ja myślałam na początku, że jest weteranem, póki nie został. No właśnie, ja sobie myślę, o dobra, kurde, co tu mogę wymyślić, żeby nie było, że ja ją zrobiłem. Trap size niby jest 1.5, a dobra, ustawię na 0. Malusiu. Tak masz to na 0.3 dam. Musisz wyjść i tam kupić, bo to jest pet jakby, nie? Okej. Jak dobra. Widzę, to kosztuje bardzo dużo binsów. Kumam. No to lecimy. Tam jest jeden pet za 4000, nie? Ale on jest brzydki, ten kotlecik za 5000 z git. No. Kotlecik, kurwa. Kosynka. Jedzisz, Amysiu. Pies. I to piesek. Aj, w porządku. O. Ale super mapa. O! Nasza ulubiona mapa. No. A no tak, bo zapomniałem, tutaj było, że randomowa mapa jest, są procenty na mapy. No tak, zapomniałem o tym. W ogóle ustawienia mi się zapisały sprzed. No, są procenty. Chyba jest 20% na tą mapę, 50% na Polusa, 30% na Mirę, coś w tym stylu.
Okej. Okay. No, zapomniałem o tym rzeczywiście. Też mimo tego, że nie graliśmy 2 miesiące w Among Us, to na tym modzie nie graliśmy chyba z 4 miesiące. Tak mi się wydaje. Więc spoko, fajnie, fajnie też, że będzie rotacja map. Transporter, proszę się przyznać, kto to jest, proszę go wyrzucić za trollowanie. Generalnie, powiem tak, jestem w elektryku, ktoś... VR, w którym masz crewmate impostor, świetna zabawa. Osoby, która zabiła, ale tepnął Vultura, który zjadł to ciało, więc proszę wyjebać transportera. Co? A, bo transporter się przez jakiego tepał z tobą. Nie wiem, czy ktoś. No mnie ja zostałem tepnięty. Ciała, ale. No, ty zjadłeś to ciało. Nie no, jak ja zjadłem ciało, ale ja dostałem tepnięty na początku. Śmiesznie, zajebiście. A z kim się nie wymieniłeś? Ja zostałem tepnięty z weaponsów do nawigacji. A to nie, to ja zostałam z O2 do tego upper engine'a. Ale w ogóle jak szybko to ktoś do elektryka. Nie, ktoś do elektryka został tepnięty, bo ja widziałem, jak ktoś upada w elektryku, jest zabijany. No to w elektryku to ja nawet nie byłem. Bo ktoś to wychodzi na to, że były 3 transporty. Z kim mnie tepło? Mnie tepło do elektryka, ale tam nie było żadnego ciała. No to zjadłeś to ciało. Nie zjadłem tego ciała. To może właśnie ktoś zjadł, a... A może, ej, a może Atem zjadł to ciało? Tak, i go tepnęło. A ja wiem, co to jest rola, czy to jest jakby bonus? Ale kto? Ej, ale jak ty, a ty zgłosiłeś przeciw? Ej, coś... Teraz widzieli, teraz wszyscy widzieli, jak biegnę do elektryka, bo mnie tepło. Ja nie wiem, nie słyszę, bo wszyscy się przekrzykują. Powiedziałem wam, że cały tepło mnie z elektryka, do weaponsów, czy chujdzie gdzie. Biegnę do elektryka, patrzę, nie ma ciała. A nie, transportę. Co się stało? I biegnę na przycisk. Ja nie wiem, tepłem się na początku z kimś też z nawigacji do upper engine'a i Wixa stała na wencie. A w upper engine'ie nie ma przypadkiem quest'a tam? No generalnie transporter z możliwe, że ta osoba zjadła ciało. Ja zostałam tepnięta na upper. Ze mną najprawdopodobniej no to Hubiego. Ale nie jestem to ja, nie przyznawałbym się, gdybym ja był wulczurem. No nie, no ja bym to skipnął mimo wszystko, gówno. Ale miejmy to na uwadze. To jest zażarciało. No, ale nie jesteśmy pewni, to jest słowo przeciwko słowu, no. Pierwsze ciało, jeszcze dwa. Spokojnie. No właśnie, jeszcze dwa ciała, spokojnie. To najdziwniejsze, Delwek żyje, to jest rzadkość. O kurczę. Nie, nie. To naprawić. Impostorze, naprawcie to. Delwek, zagłosuj. Czemowe, chcesz jeszcze jebnąć? Nie. Zamyśliłem się. Quick. Wiesz co? Nie, no co ty, to przecież nie ja. Co ty się tak śmiejesz? Quick. Nie wiem, ile mało cooldowna, nie pamiętam, już w pierwszej rundzie byłem, ale nie zwróciłem uwagi. Tutaj było jakiś, w sensie może być cleaner, no. Jak ci życie mija? Porząsił, gramy sobie w Among Usa. Kurde, no ale powiem, że zatęskniłem trochę za tym Amongiem, no. Szkoda, że tak mało wyszło w tym czasie, ale no ogólnie no to zatęskniłem sobie. Dobra, fajnie tak sobie wrócić. Niektórzy tym już srają i żygają, ale ja jestem zadowolony. Wiksa wyskoczyła z wenta, czy mi się wydawało? Nie no, chyba mi się wydawało. Po prostu mi się tak nagle pojawiła. W ogóle właśnie, jestem spajem, idźmy na admina trochę posiedzieć. Witam serdecznie. A nie, co ja robię tutaj, przecież jest admin. A dobra, reaktor, kto tutaj jest? Kurde, ile osób, no. Ktoś jest tu ze mną? A jest, dobra, Kietek jest ze mną. Ej, dobra, to zabrzmi jak największy troll życia. Przysięgam. Ale. No. Otóż... Kurwa, muszę to szybko powiedzieć, zanim je zestrzelam. Jestem no Rolum i wywołałem martwego ATM-a, który poleciał i... przeleciliśmy pół mapy, ja biegnąc za nim i wreszcie w reaktorze wskazał mi GBN i zakręcił się wokół niego dwa razy, więc... AB, Quietek. AB, Quietek. Jesteśmy w adminie, tak, no. I Quick są clear. A, o. No to, dobra, no to jeśli Quicka potwierdzają, no to GBN-a można wyrzucić. Kurde, aż żałuję, że nie kliknąłem tego killa szybciej. Ale się przyznał nawet, nie wytrzymał presji. Nawet nie wiesz, Quick już stało za moimi plecami i mówię, dobra, kliknę kill, a nie, bo tu 6 osób stoi, to w sumie nie to dobre miejsce. No cóż, przynajmniej ten nie żyje. Największego Big Braina wyeliminowałem. To, że Delwek zjeść, proszę zostawić mnie. Ta pierwsza runda, ja nie wytrzymam po prostu. I go tam. A wiesz co się stało już chociaż? Wiesz, tak bardzo chciałeś być najlepszą atomówką, że pierwszy poleciałeś.
Znaczy drugi w sumie. Ale za to mówię pierwszy. Ale za to mówię pierwszy, no. Wy dalej chodzicie po podłodze. Gdzieś twoja chciwość, a ten cię do tego doprowadziła. No, zgubiła cię. Dobra, lecimy. Tak pisze do mnie na DM-ach. Zróbmy sobie atomówki. A teraz mówi, nie, to ja muszę być jedyną atomówką. O, pozbywa się konkurencji, no. No. Dobra. Lecimy na Upper Engine. Robić taski, które nam zostały. Robimy sobie tego taska tutaj i lecimy patrzeć sobie jeszcze admina. Okej, okay. Tutaj był quick przy mnie. Uuu, ale że bomber. Double kill. Jeszcze jakiś bejcik pewnie. Ej, to jest bejt, bo my przed chwilą byliśmy w tym. W adminie on im podłożył bombkę i to zgłosił! Nawet nie musimy tego zobaczyć. Jestem przy elektryku, kurwa, i mam... Dlaczego ją zgłosiłem? Mówię, bo co się... bejta. Wow, dlaczego ja zgłosiłem, wiem, dobra. Ja wiem, co się stało, dlatego się przyznaję, nawet nie mam siły, bo... Adlaki w chuj. Podstawił bombkę, czemu nagle zgłoszał? Ja biegnę sekulturalnie przy elektryku, a tu nagle jest zgłoszenie i to przeze mnie mam takie wytyczne. Karygoda, przestań być impostorem w końcu, no ile nie można? Kurwa, dajcie mi pograć. No nie pograsz sobie, bo Wix to zawsze przy tobie jest. I biegaj mnie sprawdza. Dokładnie. Ja też biegła za mną. No już chciałam powiedzieć, że się świecisz. Jeśli kto mnie sprzedał, to Wixa była, kurwa. Już biegła za mną i widziała, że to nie mogę być. Tak, ja już chciałam cię sprawdzać, na czy jesteś. A jeszcze mogłem tego medium strzelić, ale nie wiem, czy mnie w chuja nie walił. Nie walił. Nie walił. Nie, walił. Wstrzymałem się. Już nie może. Nelvex, przemówienie? A jednak nie, nienawidzę GBN-a i udawałem, że jestem medium i że ATM go gonił, nie? tak. Tak naprawdę on był impostorem. No i zajebiście. Piąteczki. O nie, to nie koniec! O nie, najgorzej. To jeszcze nie koniec, jakiś pestilence pewnie. Ajajaj, skończy się jak zwykle. Tragicznie. Dobra, pójdźmy szybko do admina, zobaczymy co tam ciekawego. Okej, okay, nie pamiętam kto był jakim kolorem. Tutaj był już... O! Niebieski. Witam serdecznie. Ale brzydko. Chciałbym się zapytać tutaj pewnej osoby. Pani Areze, co to za skakanie po wentach? Skakanie po wentach. Nie mamy inżyniera. No niestety, Areze, wkopałeś się tym wentem z security do medbaya. Wkopałeś się i tak jeszcze wróciłeś od razu. No, nieźle. Tak tylko, żeby mi pokazać, że jesteś impostorem. To co AB mówi, pokrywa się z tym, bo Hubi biegł w lewą stronę, bo się z nim miałem w górnym engine. No i tyle, no. Prosta sprawa. Co masz na swoje usprawiedliwienie, Areze? Co on zrobił? A nie, ktoś go zestrzelił. Chyba. Aha. Zaraz, to jeszcze nie jest koniec? Quick? Nie, AB Delvex? Zaraz, jak to? Jeden z nich, dobra, w Delvexa. To on nie, musiał nie trafić, nie. Ale że oni oboje mieli asasyna? Nie wiem, może nie ustawiłeś czegoś. Nie wiem, czemu on mógł strzelać? Albo nie wiem, ktoś... a może w Traitora się zmienił? Właśnie, Traitora, no tak! Zmienił się w Traitora. Dobra, wywalić Delvexa. No nie. Bo chyba Vix... Jesteś pewien, Quick, że Vixa jest czysta? Nie jestem, ale... A! AB, co wywali Delvexa? Dobra. O, oh, wow, to już mogłeś Vixa, no przecież ja sprzedałem impostora! No ale i chuj, no i teraz przejebaliście grę przez to, że Delvex stwierdził, że będzie się mścił, no. Dobrze. O, ale śmieszna sytuacja. Ale to ty mogłeś też być tym traitorem. Wow, nie mogę. Wow, Delvex, stop. No, Delvex, stop. Delvex nawet nie może zgłosić jako swapper. Quick, pomóż. No wow, nie wytrzymam. Nie no, ja jestem fanem argumentu, ty mogłeś być traitorem, jak traitor się zabił. No, tak. Ja byłem traperem, miałem spaja. Albo spaja, albo survivorem. Wy dobra, AB jest survivorem. Nie no, ja czemu survivorem? Bo ja się nie widziałem przecież wcześniej na czerwono. O, jestem. Ja cię nie co? Przeskakiwałem.
Jak to nie widziałeś mnie na czerwono? No w sensie, no nie widziałem, że... A... Ebi, masz możliwość zmiany tego bombera? Czasu? Pojedka? Mogę, no. A ile jest ustawione? 5 sekund. Przepraszam, kto to jest Toy Witness? No myślę, że jest tak... Chyba ktoś się zmienił niku. Później jakby mieli resztę miała problemy, to można dać na 6, bo uważam, że jest bardzo mało czasu uciec. Ja go dobra. Nie widzę. W razie został, w razie został. No dobra. To jest chyba mimo wszystko git, bo... Porządku. Ja się zmieniaj nik. Musisz wyjść do menu, zalogować się i wtedy... I to ma kto tam kończyć odcinek, elo!